Jestem, słuchajcie, jestem. Muszę jakoś to wiadro teraz przełożyć przez... No nie źlij tego płotu! Odejdź was tą kichawą świńską! Przełożyć i tu ulokować. Patrzcie, fajnie się świnki rozchodzą. Halo, masz paszczaku jeden. Wyjadaj. No. I patrzcie, faflu tu nawet w Lozi wyjada ze świnią. Masz tylko jedyną fazę tego, żeby cię ten sznurek nie zjadł. Jajeczko może bym ci tu zbił, co? Nie chcesz sobie takiego jajeczka polizać? Ej, o co tu chodzi? Jaruśowi ktoś brodę chyba uciął. Widzicie, że mają krótszą? Wygląda staro jak kawaler. Ej, no pagoś się, jak on wygląda. To jest Jaruś w ogóle? No wyglądasz, jakbyś był 2 lata młodszy. Chłopie, kochany, wyglądasz jak teraz jak taki szczeniak. No ble, ble. No, co za gość, jak go śmiesznie wygląda. Przecież tyle kłaków mu brakuje. Witam Państwa w kolejnym odcinku serialu z Koziołkowa. Powiedzielibyście, gospodarzu, co to tak pusto? Co taki bałagan, to już wiecie, a jak nie wiecie, to wam powiem. Cały czas jesteśmy w rozbudowach, w trakcie remontów i jest jak jest. Widzę tylko na tym podwórku kaczki i gęsi zostały i jakieś poszczególne kurze, jednostki. Słuchajcie, ja ogólnie pokosiłem trawę z tyłu u Jarusia, dlatego już te ptaki tam są wszystkie wypuszczone. Za Jarusiową, czyli za kozią, bo Jaruś to przewodniczący kus, stajenką. Wykosiłem trawy i mam ją tutaj. Zaraz będziemy karmić, słuchajcie, te ptasiory tam w wolierze, te młodziaki, co się leczą na kokcybiozę. A w międzyczasie też zrobiłem ten ołtarzyk nasz, słuchajcie, tą tablicę patronów. Tutaj, słuchajcie, są uhonorowani patroni z serwisu Patronite, ale i są gadżety, które ja serdecznie polecam. Nowy patron jest, słuchajcie, Michał Kwiatkowski. Za chwilę będziemy go tutaj ulokowywać. Michał, dziękuję za to, że dołączyłeś do grona patronów w serwisie Patronite. Tutaj jest specjalne miejsce dla ciebie. Taki dodałem, słuchajcie, tutaj parapecik, a żeby te kubki ładnie stały, bo wcześniej stały tak. Nie wiem, czy to było bezpieczne. Lepiej może teraz, że tak stoją. No. To takie kubki, słuchajcie, polecam serdecznie, bo założyłem nową zrzutkę. Wszyscy, którzy chcieliby takie owe nagrody, czy kubeczki, czy magnesiki, czy breloczki, słuchajcie, czy naklejki, czy cały zestaw, bo różne zestawy są. Patrzcie, jak ja zacząłem gadać, to wszyscy się zlecieli. Tu już są, tu jeszcze idą. Oni, słuchajcie, są uzależnieni od ludzkiego głosu. Jak go słyszą, to normalnie wytrzymać nie mogą. Takie są, słuchajcie, magnesiki. Zachęcam do wsparcia zrzutki, słuchajcie, zbieramy na blachę, na stajenkę dla Jarusia, bo tam jest po prostu jedna wielka pomyłka, tamte płyty będziemy ściągać i będziemy coś z nich budować. Tutaj, na tym podwórku, może się to przysłuży do naszej króliczarni, chociaż mówicie, że to niezdrowo, jak ten królik jeden z drugim miałby tą płytę obeźreć, bo królik będzie skubał, dubał, że to będzie niezdrowe, także może odpuścimy sobie i wybudujemy coś innego, coś bardziej takiego dla człowieka. Dom se zbije i tu będę mieszkał z nimi. Słuchajcie, no to polecam. Tu są jeszcze jakieś inne magnesiki. Takich, tych kilka najfajniejszych według mnie tutaj ulokowałem. A żeby mieć taką tablicę reklamacyjną, a zarazem upamiętniającą, uhoronowywującą tych naszych patronów. Czekajcie, muszę tego gościa tutaj ulokować przy użyciu wkrętarki. Tutaj jest dla ciebie miejsce, Michał. I tutaj będziesz tkwił tak długo, jak będziesz nas wspierał tym abonamentem, który wybrałeś. Oczywiście należy ci się jeszcze taka nagroda jak wystąpienie w napisach końcowych po każdym vlogu na czas trwania twojego wsparcia. Także zachęcam wszystkich i dziękuję Michałowi. Tymczasem ten towar bierzemy i zrobimy tak, żeby te ptasiory, co tutaj przylazły za ludzkim głosem, nie były zazdrosne. To tutaj, słuchajcie, będziemy je obdarowywać. Aha, przyszły te takie trapeziki, żeby uszczelnić te luki pomiędzy tym poliwęglanem trapezowym, a mianowicie tu, żeby je dać w każdą tą dziurkę. Robotę będę miał z tym od cholery, ale powiem wam, że chyba nie zrobię tego dzisiaj. Jak wrócę,
po weekendzie, bo jadę do mamy i tego. Zaczęło przeciekać to poidło. Patrzcie, to wszystko, co tu wyleciało, jest z tego poidła. Mimo tego, że tu jest ten taki cycek, co jakby dawkuje tą wodę, to przecieko. Trzymajcie mnie w stół. Wczoraj lekarstwo tu miałem nalane i tam ptasiorom dałem to do picia. To mi wszystko przez nos wyleciało. Ile one zdążyły wypić? Może tyle? Masakra. 10 zł zmarnowane, bo tyle to lekarstwo kosztowało. Ajajajajaj. Dobra, słuchajcie, nie są to nie wiadomo jakie pieniądze, ale szkoda. Wyrzucone w błoto to zostało, dosłownie wręcz. Dobra, tutaj może pod tym gołębnikiem wam sypnę, co? Pokazuj ta, jak wyżerata. Ja pierdzielę. Dobra, trochę im, trochę tu, trochę może kozom, słuchajcie, jeszcze damy. Bo ta krzykaczka nasza, ta Zuzia, ja po prostu... Nie Zuzia, tylko Zosia. Takie, żebym imię dał. Matka Zosia, a córka Zuzia. Ja nie umiem tego wypowiedzieć. Matko, jedno na serzem uczynił. No to ta matka, taka jest krzykaczka, że ja cały zestresowany chodzę, bo mam wrażenie, że ktoś mnie woła, że coś się stało. Pomocy! Halo! Ne! Tak, tak, o zameczy. Czym cię mnie w stół? Zaczyna wiać, zimno. Ja ubrany, jak latem. No ale robota grzeje, słuchajcie, kosiarka mnie zagrzała. Trochę tu jeszcze im sypniemy. No i obejdźmy może dookoła. Pokażmy, jak to się prezentuje, jak oni wyżerają. Za chwilę jedziemy jeszcze, słuchajcie, ze świńską wyżerką. Tak jak widzieliście we wczorajszym odcinku, wszystkie świnie, oprócz naszego Edzia Fredzia. A może on by też trochę trawy chciał? A kurde, warto spróbować, a czemu nie? Świnia nawet siano je, a gdzie dopiero taką świeżą trawę? No to wszyscy oprócz Edzia wlądowali z tyłu. Prosiaczkowie, masz Edziu, tyle co ci wody nalałem, cały baniak od Agnieszki. O, no wąchasz mnie, jakie ja feromony wydzielam, tak? Tym gruczołem swoim pod ogonem, co go mam. Nie mam go, tylko tego masz i psy, i chyba koty. No, jedz, twoja cała rodzina jest z tyłu, zaraz będziemy tam do nich wszystkich szli. Kapciocia Majda łazi po płotach niczym puma śnieżna. Uwożej, no, kawałkocura jesteś, kurde, to Maciuś chyba nie był taki duży jak ty. Dobra, dorastasz nam, dojrzewasz, kolego, fajno. Trzymaj się! No, moi drodzy, dzisiaj nie będę raczej nic robił, wybaczcie mi, że będzie taki odcinek, może tylko, wiecie, z obrządków i tak dalej, ale pogaworzymy sobie z tymi zwierzakami. Nie mogę dzisiaj za bardzo na robocie się skupić, bo mam robotę związaną z tym, ażeby przygotować podwórko do jutrzejszych tutaj manewrów człowieka, który będzie się tym opiekował. Chcę mu to wszystko ułatwić. Dlatego też między innymi te świnki przeniosłem wszystkie tam. Chociaż upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu, bo one już tak się na tyle wyrosły, podrosły, że aż się prosiło, żeby wszystkie były razem. Łatwiej mi będzie je obsługiwać temu komuś, co tu będzie na weekend, a i świnkom będzie na pewno lepiej, weselej, bo świnie to są zwierzęta stadne. Zobaczycie, jak one ładnie się opiekują na współę tymi wszystkimi małymi prosiaczkami, a jest ich chyba 33 prosich świńskich obywateli. Dobra, tu myszka i muszka, zatkani są. Zatkani, zatkane, bo to są dziewuchy, żeby nie uciekły tam na tył, nie? Niech ta furtka trochę jest otwarta. No i dobra, Faflotongo, patrz jaki ty masz pazury, jak kret. Kurde, lotos tutaj po tej wylewce betonowej w ogóle se ich nie ścierasz. To myszka takich nie ma. Będę musiał ci trochę je przyciąć, tylko ty się chyba rozlecisz na kawałki. Kurde, w trakcie tego zabiegu. Dobra, kochany koteczku, poprowadzisz nas do prosiaczków? Idziemy już tam, czy nie? Ej, nie, czekaj, bo jeszcze trzeba zajechać z tym wózkiem. Ale powiem, mało ptaków jest. Chyba połowa jeszcze jest tam. Bo ani kaczek nie widzę, ani nic. Trzeba zajechać z tym wózkiem jeszcze, słuchajcie, do tych naszych młodziaków, które już mają tam nalane lekarstwo. W różne, słuchajcie, takie poidła. Są zabezpieczone. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A tu jest jeszcze dla Edzia śniadanie, bułki jakieś, to taki starter, później mu damy jeszcze flocki moczki i tu dla królików obierki od Brukselki. Czekajcie, no, wchodzę tu, ale jak tu wejść, kurde, żeby one mi nie uciekły. To są i małe, i duże, już jeden uciekł, widzicie, oni tylko na to czekają. O ty kurde, ten czorny diobeł prysnął, dlatego przedsionki trzeba robić. Dobra, mają tu jedno poidło, tam drugie trochę wyżej, żeby tak nie nabeblały jak tu, bo tu jest lekarstwo i tak samo tam.
Musi być jednak na takim podwyższeniu na cegłach, bo zaraz wszystko obeblane. Dobra, żeby się tu nie akumulować, nie tłamsić, nie podeptać ci więksi tych mniejszych, to wszystko wam tutaj rozwalę. Po całej szerokości tej woliery. Patrzcie, jaki ten mały indyczek jest. On jest jakiś karłowaty. On w ogóle nie rośnie, on jest schorowany totalnie. Nie chce rosnąć, nie chce ani iść wzwyż, ani wszerz. Kurde, no mam nadzieję, że on się odratuje. Dostaję tutaj na tą kokcydiozę i to jeszcze tylozynę muszę zastosować. Dzisiaj jest piątek, no to muszę jechać do weterynarza, bo obiecał mi, że na piątek zamówi tylozynę. Bo mi się wydaje, że one mają jakieś zapalenie, zatok zajść, czy nie wiadomo co. Kurde, no dobra, fajnie, niech dziobią, później jeszcze im przyniesiemy w tackach pszenicy. I no mi ucieknijcie stąd, wy pieruny. Dobra, a ty byś tu nie chciała wejść? O, no tu, o. O, widzieliście? Już jedna dziewczyna karzełka, łapcie tego, co się wczoraj wieczorem nie dała złapać, już wleciała, no to jest powiedzmy 1-1. Ten uciekł, a ten wrócił. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jedziemy tędy. Do tych miseczek będziemy za chwilę dawać zboża tym naszym pierzastym stworzeniem. Tu beczki uzupełniłem prawie że na full zbożem. Czekaj no, cyk, cyk, łe, tu jeszcze trochę brakuje, a tu? Tu jest trochę więcej. Dobra, bez różnicy, słuchajcie, nabieramy, bo ja później zapomnę, także sorry. Robimy mały krok wstecz. Okej, trzy takie miski. Dobra. No, a żeby miały na cały dzień. Kurde, normalnie nie wierzę. Słuchajcie, miskę położyłem na kupę. I to dosłownie na kupę. I teraz ją chwyciłem i mam całą rękę obombaną. A, już nawet nie będę tego wąchał. Dobra, idziemy, słuchajcie, tą piramidę biorę i idziemy tam do nich i idziemy do świń i rękę sobie po drodze umyję, no niestety tak to jest. Dobra, jestem, proszę bardzo, gdzie to wam dać? Jedno tu, drugie tu, te poidła, kurde, naprawdę trzeba dać na cegły, bo to się mijo wszystko z celem tu. O, dobra, i trzecie dam wam tutaj. Przy tej lampie, jak to byłby na tyle słaby, żeby nie mógł do jedzenia podejść, ale widzę, coraz lepiej się macie, tylko martwi mnie te małe indyczki, że one tak skarłowaciały, można by powiedzieć. Fajnie w ogóle ten winobluszcz tutaj zaczyna obrastać. Ja go będę kontrolował, bo on by tutaj dżunglę zrobił, ale fajnie to zaczyna wyglądać. Takie coś zrobimy też w tamtej naszej wolierze, która raczej będzie na bażanty, na gołębie i tak dalej. Mówicie mi o pawiu. Pawie drogie, kurka wodna. Zobaczymy, jak nas będzie stać, to kiedyś kupimy pawia, ale zrobimy też papugarnię i będziemy w tej papugarni robić taki mikroklimat, zrobimy fajny taki, kurde, odtworzymy ten świat papuzi taki, jak jest w środowisku naturalnym. O, dobra, jedziemy i co by zrobić z tą trawą, powiem wam szczerze, że trochę damy królikom, ja sobie odsypię do tej skrzynki czerwonej i schowam do królików trochę, a resztę zostawimy na tym zielonym wózku i pojedziemy do kóz. Może ta krzykaczka w końcu się na chwilę zamknie, bo po prostu nie mogę z nią wytrzymać. Nie wiem, czy to nie było czasami ostatnie koszenie w tym roku trawy, powiem wam szczerze. Chociaż zobaczymy, może jeszcze raz się uda. Tyle mi dla królików starczy. No tak, żeby koza meczała. Czym cię mnie, bo nie wytrzymam psychicznie. Dobra, jedziemy do nich i za chwilę do króliczków. Przed chwilą w ogóle ktoś po króliczka przyjechał od tej naszej baranki rudobiałej. Wziął jedną dziewczynkę. Dobra, kurde, ale wieje. Zobaczymy, będziemy przechodzić, słuchajcie, tu koło świnek. O, widzicie? Na dowód, żeżem kosił. To kosiarka stoi, jakby kto nie wierzył, żeżem tą trawę, może ukrot, albo co? O. Słuchajcie, tak jest u świnek. Jak ja tu byłem wcześniej, jak kosiłem trawę, to te świnki małe, które tam leżą, wszystkie tu latały. Jak to ładnie wyglądało? Siemano, matki, knurki, Jurki. O, dobra, to jest knurek Jurek, ale to jest kobita. Już czeka na jedzenie, już się nie może, kurde, doczekać. Idę zobaczyć tylko te malutkie, jak one słodko śpią. Mam nadzieję, że nie będę zeżarty. Patrzcie, ile ich tu jest, jak na kupie sobie leżą. O, nie bądźcie zazdrosne, tu się nic nie wydarzy. Człowiek nic tutaj złego nie zrobi. Ale fajnie, a patrzcie te z tyłu, co robią, interesują się mną. Wąchają, obwąchują,
skarpety śmierdzące. Nie no, nie że śmierdzące, ale coś tam czują na pewno po swojemu. Ale was tu jest, ja cię nie mogę. No kurde, patrzcie jak się ruszą, to dopiero. Ta już, nie? Patrz, już gnata ludzkiego chce zeźleć, pogryźć, ugryźć, kostkę skręcić. Dobra, przyjdę tu z wyżerką, to może te maluchy wyjdą też. Trochę wieje. Aha, ja im wczoraj, słuchajcie, tutaj tą dziurę, te dwie deski przykręciłem z powrotem. Podsypałem im ziemią, bo były takie luki, żeby im nie podwiewało, żeby nie miały przeciągu. O, tutaj tak samo. Tu już widzicie, jakaś luka się zrobiła. To trzeba im to tu, o, zabezpieczyć, bo mały wiatr już będzie, słuchajcie, negatywnie wpływał na zdrowie tych świnek. A na zdrowie, to wam jeszcze powiem za chwilę, jak wam sypnę wyżerki. Dobra, no i smacznego. Okej, lecimy do koźlaków, niech one nam dadzą spokój. Patrzcie, jaki świeżasty tu wskoczył, przyszedł i się zbombał. Bierzcie mi go! Dobra, let's go, lecimy. Matko jedyna, widzicie, jaka tu jest codzienność, ile se człowiek na łeb wziął, tak ciął, to tak miął. Okej, no halo, witam. Witam serdecznie, rogate towarzystwo. I ciebie, Jaruś, ty śmierdzielu. Kurde, dobrze, że my nie mamy tak sąsiadów blisko, bo nie jeden to by chyba nie mógł obiadu zjeść w domu. Tak śmierdzi, że się gorzko w pysku robi i ślina słona zbiera. Jak przed wyganiem. Halo, masz paszaku jeden, wyjadaj. No, wjeżdżam, kurde, z tym. Nie będę się tutaj z wami bawił, bo nie mam na to czasu. Owsa dostałyście wcześniej. Jak kosiłem trawę, aj ty malwinka, zawsze wejdzie pod ten wózek. Koryto wyczasły, słuchajcie, bo jadły z niego owsa i tak go łapczywie jadły, że koryto wyczasły. O, dobra, ja tutaj za chwilę podjadę z tą zielonką. One jadą z tym wózkiem, kurde. Podjadę z tą zielonką i tam wysypię, żeby nie było takiej zazdrości. Uwaga, bo jak tutaj dotknie ten wózek tego pastucha, to jak was trzepnie, to się zbombiecie na niebiesko. Dobra, uwaga! Jadę, Franek, uważaj, uwaga, żeby nikogo nie przejechać. Kurde, nie mogę. Dalej, wieje, kurde. Miałem bluzę ubrać. Dobra, tu rozdzielać się. No nie jechać, tylko rozdzielać się, nie pchać tego wózka. Matko bosko, z tymi kozami idzie oszaleć. Jak będziecie chcieli sobie kiedyś kupić kozy, to się zastanówcie 7 razy. Albo 5, to może być za mało. Ej, baranku boży, wyłaź do stąd. Dobra. Słuchajcie, wózek zabieram, bo ten wózek za chwilę będzie połamany, poczaskany. Ej, a co to jest? Szkiełko jakieś, o kurde. Jakiś element może od dawnych perfum, czy co? Kto to wie? Może za czasów nawet przedwojennych. Ja cię kręcę. Jak byłem mały, chodziłem po polu, to słuchajcie, patrzyłem na te wszystkie takie porcelany pobite, stare jakieś, nie? Po niemieckie kawałki, czy nawet na takie kamienie, krzemienie. Ja w tym widziałem duszę w tych przedmiotach. Widziałem stare dzieje ludzkości, a w tych kamieniach z kosmosu pozostałości. Dobra, wyczepać to trzeba wszystko. Kurde, nie mogę, ten wózek taki jest też nie do końca, nie? O, jedziemy. Malwinka, fajna masz zielone pasemka. Ty gapo jedna, idź wyżeraj, bo ci wszystko wyjedzą, będziesz głodna chodzić. Ciele mele, kozie, takie to jest, wiecie, ta nasza Malwinka. Dobra, słuchaj, ta uciekam z powrotem i robimy szybki przeskok i widzimy się już u świń z wyżerką, ale pokażę wam, że powychodziły te prosiaczki tu. Patrzcie. Może nie wszystkie, ale kilka ich jest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ale fajno, fajno. Widzę, że staruchy, matki, ciotki, klotki świńskie są głodne. Także dobra, moi drodzy, strykam w palce i robimy taki przeskok, że widzimy się od razu przy tym świńskim korycie. Let's go! Jestem, słuchajcie, jestem. Muszę jakoś to wiadro teraz przełożyć przez... No nie źryj tego płotu! Odejdź nas tą kichawą świńską! Przełożyć i tu ulokować. Patrzcie, fajnie się świnki rozchodzą elegancko. Ta się chwilę uspokoiła, ta krzykaczka, ale ona, ja słuchajcie, ona mnie tak stresuje, że ja nie dam rady chyba, jak tak będzie. Naprawdę, jakbyście cały dzień słyszeli. Boże, idzie dostać na łeb. Gapcie cię, Majda, jeszcze ty uważaj, z tego potu spadniesz do świńskiej paszczy i będziesz bezpośrednio zeżarty. Idź ty, klofto. Dobra, moi drodzy, widzimy się za chwilę tam. O, dobra, już jesteście zadowolone, czy nie? Wydaje mi się, że tak, całe takie wiadro na cztery świnie, to myślę, że to jest
niepojęta ilość żarcia. Okej, okay, pokazywać. Ale tu dzisiaj macie zupka jakaś, krupniczek. Patrzcie, ile mięsa w tej zupie pływa. Coś wspaniałego. Kiełbaski, szyneczki, ogórki, marcheweczki. Ja cię nie mogę. A te bzyczki małe? Jedna część jest tutaj. No chodźcie. Kurde. Że wy jeszcze tak nie ciumkacie tego jedzonka. Chodź no, mały prosiaczku, chodź. Tylko nie wyzywaj. Nie możesz kwiczeć, bo za chwilę matka twoja albo wszystkie ciotki razem z nią przylecą tu i zeżrą i mnie i ciebie. No, zobacz, jakie jedzonko. Łazi ta mała świnka, ona nawet nie wie jeszcze, że to jest do jedzenia. To ty jesteś trochę, kurczę, malusieńki, co? No, kilka było takich, słuchajcie, nieszczęśników, malutkich. Ej, ktoś mi tu coś... Ej, wyczasę ten telefon, bo normalnie nie mogę patrzeć na niego. Słuchajcie, wyłączam powiadomienia, a i tak mimo wszystko, wszystko słychać. Czym cię mnie? Najwyżej, słuchajcie, będę bez telefonu i dziękuję, do widzenia. Ja też potrzebuję niekiedy urwania kontaktu z tym całym światem telefonicznym i internetowym. Naprawdę, o, słyszeliście? Słuchajcie, nie chcę kto tej kozy przyjechać i wziąć sobie. Chociaż na chwilę, na weekend, na tydzień, albo kupić na zawsze. Bierzcie mi ją, bo normalnie nie mogę. Ja czuję, że będę nerwowy z nią. Są, słuchajcie, takie dźwięki na świecie, których nie mogę znieść. Na przykład nienawidzę bardzo mlaskania. Nienawidzę bardzo skomlenia psiego. I takiego, kurde, koziego teraz, kurde, nawoływania. Matko bosko. Ach, no. Ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. I trzeba jakoś ślinę przełknąć, słuchajcie, i co? Ja cię kręcę. Trzeba mieć silną psychikę, słuchajcie, z tym wszystkim. Dobra, ale te baszczaki zajadają. Ta szara parówka, jaka to jest gruba świnka. Boi się tego człowieka. Co się dziwić, że się sam z siebie boję niekiedy. A innych ludzi to dopiero, bo to jest nieobliczalny stwór, słuchajcie, ten człowiek. Dobra, wyjadać. Ja bym najchętniej tutaj się z wami podłączył do tej wyżerki, bo pachnie tutaj tą zupką. Nie wiem, czy to był krupniczek, czy kapuśniaczek. Chyba krupnik na pęczaku. Pokaż no. Jest tu pęczak. A uff. Dobra, tak jest, że aż można na plecach odpryski. Idź no z tą dupą grubą i ty też. Łe, poślizgła się. Przepraszam, bo się trochę przyczyniłem do tego. Dobra, patrz, jak ładuję do tej paszczy. Jak nabierą, jak taką, kurde, szuflą. Jasne, to są buldożery śliskie. Fajno, elegancko, kurde. Zapach jest niesamowity, powiem wam. Fajne jedzonko. Dobra, połowa świnek tam, połowa świnek tutaj. O, to jest ten dźwięk. Czemu inne kozy się tak nie drą? Inne robią tak. A ta? Po prostu nie mogę. Idę tam, słuchajcie, i spojrzę tej kozie w oczy. Rzucę na nią jakąś klątwę, wiecie? Ja niekiedy wydaje mi się, że mam takie zdolności. Już na niejednego człowieka rzuciłem klątwę, co mnie dręczył, co mnie męczył. I ciężko skończył, powiem wam. No, pokazuj, krzykaczu, jak się drzesz. Jaruś tak się drze, to jęzora wywala. Ta, jej córka, tej krzykaczki, to tylko tak be. A ta? Teraz się uspokoiła, bo myśli, że jak potrzebią, to będzie coś do żarcia śwignięte. A patrzcie, odejdę i zobaczymy, co tu się stanie. Teraz robi tak. Liczy, że ten człowiek zaraz wróci z czymś. Ale czekajcie, dajcie jej chwilę. Jaruś. Tak robi niekiedy. Teraz ta krzykaczka nasza się, słuchajcie, uspokoiła, bo słyszała, że powiedziałem, że rzucę na nim klątwę, tak? Aha. Dobra, gabciucia majdo, lalusiu i bekso, bo ty masz cztery imiona w zależności, jak się zachowujesz. Co tutaj byś chciał? Tutaj nic dla ciebie nie ma za bardzo, chociaż ryż lubisz jeść, ale z mięskiem, a nie taki sam, nie? Frytki widzę, nawet tu żarłeś. O ty, kurde, ziemniakożerco. To jest, słuchajcie, wiaderko dla Edzia. O nim też trzeba pamiętać. Także dobra, świnki niech wyjadają, niech sobie dojedzą to do końca. Wrócimy tu niedługo, zobaczymy, czy wszystko wyczyściły, czy nie. One jak się najedzą, to możliwe, bo przestało wiać, że gdzieś się tutaj położą na zewnątrz i będą karmić małe prosiaczki. Bardzo bym na to liczył, bo chciałbym to nagrać. Czego się boisz? O, już się zaczyna. Eo. O, już, patrzcie. Jaką to ma minę, jak się drze tak. Dobra, słuchajcie, normalnie idę odpocząć chwilę psychicznie do tego Edzia. Tam przynajmniej nie ma takiego hałasu, nie ma takiego jazgotu, nie ma wyzywania, nawoływania. Matko jedyno, a już byłem dwa razy dzisiaj u tych kóz z jedzeniem. Oczywiście, no, o, teraz wchodzi na obroty ładnie. Byłem u nich
z owsem i z trawą. One pewnie się drą tak za sianem. No ale kurka wodna, one nie są głodne. Ja wiem, że sianem się najlepiej... O, koza dopcha. Ale muszą chwilę poczekać. Co tu się dzieje? Tu macie jak w lesie, to drzewo leży obalone. Czeka, aż człowiek je porąbie. No, jak wrócę z odpoczynku, słuchajcie, odpoczynek się też należy, nie ma co się dać zwariować, to wtedy będę z tym działał. Edzio, szykuj koryto, dwa masz i wszystkie leżą. Dobra, słuchajcie, jeszcze tak, nagoniłem tutaj, to znaczy nagoniłem, zaprosiłem na patencie, rzucając trochę ziarna, ptasiory, a płetwiaści zostali, no to płetwiaści mogą sobie zostać. Gąska Gosia, poczekaj no chwilę. No bo kurde, przecież wszyscy by się rzucili na to edziowe koryto i by wszystko mu wyjedli. Czekaj, ta, wchodzimy tu z powrotem. Edziu się boi człowieka, nie, kurde. Dobrze, że się jeszcze jedzenia nie boisz, bo to by całkiem było. Zobacz, co tu masz, nawet jagody, marchewki gotowane, winogrona, ogórki, naleśniki. Patrz, jaki naleśnik. Jakieś placki, ciasta, nie wiadomo co. Uciekam. Makarony jeszcze do tego. Chodź, Edziu, chodź. To śwignę tu. Z tego jeszcze kury wydziobią. Albo kaczki, gęsi. O, i chodźcie z ukrycia. Pokażemy, jak ten nasz mały Edziu zajada. Naprężony jest. Patrzcie, jak on ma te nogi tylne wygięte. On tak te nogi ma. Zamiast tak normalnie stać, to on tak, naprężony. Przyczajony tygrys. Przyczajony knur. Ale naleśniczek mu smakuje. Dobra, chłopcze kochany, jedz w spokoju. Masz tu kilka, widzisz, nieproszonych gości, ale nie ma ich tylu, ażebyś nie zdążył się najeść. Dobra, fajno, moi drodzy. Co by tutaj teraz jeszcze począć? Będzie trzeba chyba tym ptasiorom też coś sypnąć. Mam jeszcze w aucie, w bagażniku kilka wiader. To coś im tu sypniemy, do tego korytka, bo to jest dla nich. O, też będą się cieszyć. Jak on się naje, otworzymy drzwiczki, wpuścimy tutaj z powrotem tamto towarzystwo i tu zrobimy wyżerę. A powiem wam, że i gołębie nawet lubią sobie takie flocki moćki pojeść. Jestem w szoku. Gołębnik póki co, słuchajcie, na takim etapie zostaje. Tutaj będę robił jeszcze dwa piętra. Dokładnie tak samo wysokie, tak samo szerokie jak to. Bo stwierdziłem i wielu ludzi też mi po ostatnim odcinku przyznało rację, że w zupełności taka budka wystarczy. Czekajcie, ja wyjmę to siano, co tu jest. Wyjmę ze wszystkich tych gniazd, bo ostatnio tak tylko nakładłem, bo jak ta matka nadopiekuńcza, chciałem się tymi gołąbkami przejąć. I jakby tutaj one by się zdecydowały wejść, to żeby miały już pościelone i tego, ale powiedzieli się, że same sobie nawkładają. Ale to sobie nawkładają dopiero jak będą robić gniazda, jak będą chciały mlęgi mieć. A tak, czy sobie powkładają, to nie wiem, a może by tu chciały mieszkać, chociaż się uchronić od wiatru. Tutaj w zupełności, słuchajcie, one się odnajdą. Tu jest tyle miejsca, że będą... O, jak na dwa gołębie nawet. W sam raz. Nawet bym powiedział, że cztery by się zmieściły. Także proszę tutaj nie wydziwiać. Specjaliści, gołębiorze. Nie wiem, słuchajcie, nie obrażajcie się na mnie. Ja wam dziękuję za wszystkie. Za wszystkie wasze komentarze, za wszystkie wasze uwagi, ale takie pomieszczenie dla gołębia, takie wysokie, to dajcie mi spokój. To jest przecież tylko pomieszczenie, żeby tutaj nocować, żeby tutaj siedzieć na jajach, a to będą wolne gołębie. Tu nie będzie drzwiczek zamykanych, że ten gołąb będzie się tu kisił jak sardynki w puszce. Dobra, no, tu jeszcze dwa piętra dobuduję, ale to jak wrócę, dach zrobimy, pod dachem też zrobimy jakieś im lęgowe takie gniazda, jakieś takie drzwiczki, żeby sobie tam powchodziły i tak dalej. No póki co tak to wygląda. Słuchajcie, no robota niedokończona, człowiek nie zdążył i wyjeżdża, ale jak wróci, jak się weźmie za robotę, to zobaczycie sami. Woliera też niedokończona, drzwiczki trzeba zrobić, piachu trzeba przywieźć, żwiru jakiegoś. I właśnie, czekajcie, biorę teraz jakąś śrubkę i otworzymy te trapeziki, które przyjechały. Jestem ciekaw, czy to będzie takie odpowiednie, czy będę musiał to wymienić, bo są różnego rodzaju te poliwęglany, te trapezy. Czekaj, no kurde, bo... Szybciej. O! Ta się drze. Nie wiem, czy to będzie pasować. Kurde, jak na to patrzę, to powiem wam szczerze, że może być różnie. Idzie to jakoś tak otworzyć, żeby nie zepsuć tego i odesłać w razie co? Patrzcie, takie coś to jest. Czy to tu będzie pasować? Na oko wydaje mi się, że tak. Teraz się wszystko okaże. Dupa.
Dupa, widzicie? Patrzcie. Za małe. A, idźcie mi wszyscy. Dobra, to będzie do odesłania, słuchajcie. No niestety, wymienimy to. Kurde, a ja to, widzicie, nie opłaca się niekiedy na oko tego wszystkiego robić, a ja większość rzeczy robię na oko. I później tak jest. Dobra, będę to odsyłał i zamówię, przynajmniej zamówię tyle, ile potrzebuję, bo tu jest 200, a ja zamówię 220. Odeślę, to nie ma żadnego problemu. Odesłanie mam za darmo w Allegro Smart, także spoko, nic nie szkodzi. No dobra, idę luknąć jeszcze, czy ten Edziu się najadł. W międzyczasie, jak tam jest furtka zamknięta, otworzymy muszkę, otworzymy myszkę. Patrzcie, o, one tutaj są. No dobra, też chcą na pewno polatać, a nie we więzieniu być, nie? Ej, fraglesy. Dobra, myszka, ona tu. I ty, kratoszczurku, mały, kudłaty. Osikany też jesteś niekiedy, nie? Bo jak ciebie tak się podkręci i tu siabadaba pod paszką, trochę pod łóżkiem, to zaraz osikany jesteś, pa. Czym cię mnie? Dobra. U Edzia już są pasożyty pierzaste. Już mu tam grasują. I no, chłopcze, kochany, jedz. Zobacz. O, jakieś sreberko tam nawet masz. Ale chyba go nie zjesz, co? Świnia mądra jest. To inteligentne stworzenie. Jedz ziemniaczki, jedz ryżu trochę. Kurde, myślałem, że jest mniej kur na tym podwórku. Nagle się kur zrobiło. A, trzymcie mnie. Dobra, moi drodzy, chodźcie w międzyczasie, nakarmimy króliki. Albo słuchajcie, damy Edziowi jeszcze tych bułek. Ta brukselka będzie dla królików, a bułki dla Edzia. Jak mu te kury trochę tam za dużo wydziobały, to teraz on dupkę dopcha tymi bułeczkami. Dobra, i dosłownie wszystkie. Ej, patrzcie, faflo tu nawet wlozł i wyjada ze świnią. Ma tylko jedyną faflo, tylko żeby cię ten fnurek nie zjadł. Bo same futro z siebie zostanie. I co my z tego zrobimy? Ani czapki nie zrobię, ani rękawiczek. Dobra, okej. Okay. To sreberko od takiego masełka. W takim plastikowym małym tym było masełko. No dobra, zajadajcie ładnie. Jak się dogadujecie, w symbiozie żyjecie, to jedzcie. Myszka, ten pies to jest na pewno twoja siostra? Ojej, fajnie, dziękuję ci, że mnie pobrudziłaś. To nic, wiesz, to się nic nie stało, to są spodnie robocze, ale czyste by mogły być, żebym nie był cały taki obeblany, ale nie mam serca cię wyzywać, bo jesteś kochanym pieskiem. Dawaj, no, też się tak polizę jak ty mnie. Ciekawe, jakby to było. Czy byś tak chciała? Miłe by to było dla ciebie, jakby pies, jakby człek ci mordę wylizał tak jak ty jemu? Dobra, chodź, chodź do góry, chodź do góry. Do góry. Dobra, idziemy. Wiadra się kulają, trzeba te wiadra wziąć. Wyżarły tu stąd. Wyżarły. Dobra, do pomywania te wiadra. I teraz, moi drodzy, idziemy karmić króliczą rodzinę. Gabcio, twoje są te jajka? Wysiadujesz je? Czy co to tu ma być? Kury tu jakie były? Zniosły? Znoszą jajka chyba to kury? Nie wiem, ej. Normalnie szok. W różnych miejscach widziałem jajka, ale tutaj jeszcze nie. O, widzicie? Mysia jest. Ona zawsze, jak ma okazję tutaj być, to do króliczków zagląda. A dzisiaj jeden z tych maluchów poszedł w świat do nowej rodziny. Czekajcie, damy im troszeczkę obiereczków od brukselki, ale damy im do miseczki. I tą miseczkę tu przyniesiemy i one może nam tutaj przyjdą. Chociaż chyba niekoniecznie, bo one są takie bojaźliwe. Ja je dzisiaj pierwszy raz w ręce chwytałem tak poza klatkę i one się bardzo bały. Mysia, chodź, zobaczysz. Zobacz. Co to jest? Co to jest? Aha, ej, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. To będzie teraz troszeczkę tragiczne. Patrzcie tego, jak leży. A! Wczoraj wieczorem tutaj przyszedłem sprawdzić u królików, czy się wszystko zgadza, czy wszystko jest okej. I coś mi tak zapachniało taką, no, padliną, można by powiedzieć, słuchajcie. Ja patrzę, a faflot miał pół małej świnki i to jest ta świnka, co ja myślałem, że Marcelince ją coś porwało. Musiała, ej, nie wiem, czy psy tam wlazły, czy ta świnka jakoś gdzieś szczeliną jakąś uciekła. Faflot musiał ją dopaść, z myszką na pewno na współę. No i zadusiły ją i ją już jadły. Ona już była taka nadgnita trochę, matko bosko. To się teraz wyjaśniło. Bo dziwne mi to się wydawało, że coś by przyszło do świni w nocy i świnia by na to pozwoliła, żeby jakaś łasica czy kuna czy coś wyniosło małego prosiaka. Raczej by do tego nie doszło. Także historia się wyjaśniła, słuchajcie. No psy jednak mają swój instynkt. Oj, przepraszam, przestraszyłem was tą foliówką. No i tak to jest, słuchajcie, jak pies nie jest, słuchajcie, tak wychowany, kurde, jak przez behawiorystę. Człowiek się może nie do końca na tym wszystkim zna. No to w psie obudzi się, słuchajcie, taki po prostu instynkt. Chcesz trochę trawy? To masz. Dobra, bo powiedzą, że się znęcą nad tobą. Damy za to tutaj temu Mieciowi naszemu, chodź chłopaku, zajadaj, tutaj wszyscy jedzą, tu jest jeszcze matka z trzema dziewuchami,
Takie króliczki są na sprzedaż. Jakby ktoś chciał przyjechać, to przyjeżdżajcie. Patrzcie, jakie fajne. To są miksy, nie? To jest karzełek Teddy z karzełkiem barankiem, ale fajny królik wyszedł. No taki, można by powiedzieć, bardziej Teddy. Coś fajnego. Fajny koleżko jesteś. Jeszcze jednego wyciągniemy. Pokażemy go tu. O, czekaj. Dobra. Faflutini. Jeszcze jeden jest. O, dobra. Takie, słuchajcie, fajne. Te są bardzo podobne do siebie. A ten taki trochę inny. Patrzy, gapcie łazi, patrzy, co to jest. Czy jesz, czy co, nie? To jest królik. Ostatnio jeża widziałeś, bo łaził, nie? Nie wiedziałeś, co to jest. Miałczałeś na niego, warczałeś jak tygrys. Dobra, fajno. Jajeczko może bym ci tu zbił, co? Nie chcesz sobie takiego jajeczka polizać? Pewno, że chcesz. Żółteczko lisz, chyba że wolisz białeczko. Nie ma żadnego problemu. Dobra, moi drodzy. No powiedzmy, że tu mamy temat zieleniny zakończony. Zamknę te klatki, żeby zaraz tu nic nie wskoczyło, albo żeby królik nie wyskoczył. Tym tutaj damy trochę trawy. Niechaj oni sobie skubią. A lecimy z następnymi. Oni już wszyscy czekają. Bardzo proszę. Może trochę za dużo, bo będzie, kurde, luźna kupa. Dodajemy tutaj. To jest, słuchajcie, świeża, pokoszona trawa. Niekiedy ktoś tam powie, nie wolno dawać skoszonej trawy. Otóż błąd. Można dawać, ale ta trawa musi być świeża. Ona nie może leżeć, nie może sparować, bo wtedy jest problem. Dobra, bardzo proszę. Milusiu, zobacz, jak zajadasz. A zobacz, jak Monisia je. Fajno, a patrzcie tego. O, Flotini zazdrosny jest. Dobra, zamykam, słuchajcie, te wszystkie klatki. Idziemy jeszcze do naszego Alberta, do Złośnicy, do Dareczka. Tam są jeszcze zawodnicy króliczy. No i dobra, na początek mają, słuchajcie, zielonki, a później jeszcze przyjdę z czym? Z owsem. O, fajne te maluchy, takie puszyste. Jak się nie sprzedadzą, to pojadę. Patrzcie tego, teramedusę je. Żółtko zjadł i teramedusę wciąga. Jak się nie sprzedadzą te króliki, to jadę z nimi, słuchajcie, na targ do Śmigla za tydzień i bajabongo. I te małe też wezmę, jak jeszcze do tego czasu się nie sprzedadzą. A i może tego weźmiemy do klatki? Tylko jaką cenę za niego dać? On jest bezcenny. Tu idziemy, myszka taranie. Patrzysz, są tego Hubercika. Nie widziałaś jeszcze takiego królika. Takiego po prostu zawodnika. Martwi, on nie chce jeść. Ciekawe, czy będzie jadł zielonkę. On był tak chowany, że na samym granulacie praktycznie. No ja go chcę tak trochę do tego przyzwyczaić. Także nie ma, słuchajcie, też co go zmuszać do samej zieleniny. Damy mu granulatu. Ta, jak tam z tyłu się drze. Czym cię jest tu? Dobra, granulacik, cyk, myk, pyk. I idziemy do niego i zobaczymy, czy będzie to jadł. Chociaż widzę, skubie tutaj trochę tą zieleninę. A granulat, jak powącha, to co, będzie uradowany? Pokaż, no. Nie, bardzo go interesuje ta zielenina. Dobra, niech zajada. Oj, fafloczu, macie się na lalki. Szkoda, że brudny masz łapska, ty krecie jeden. Dobra, słuchajcie, tutaj wszyscy też wyposażeni w trawę, skubią ładnie, elegancko. Jej dać w ogóle trawę, nie? To ja już się boję tutaj rękę wkładać, bo za chwilę będę wciągnięty i zeżarty. To jest taki agresywny królik, dlatego ma na imię Złośnica. A tu jest Złośnica numer 2. Tam obrażona, udaje niedostępną teraz. I ten nasz koleżka bez jednego ucha, co mu królica raz ucho odgryzła. Czy on się gdzieś zahaczył o jakiś wkręt wystający? Matko jedyno. Dobra, słuchajcie, króliki załatwione, zamykam je. Faflotini, przywitaj się z Darkiem, powąchaj mu pyszka. A, albo on tobie. No i tyle, moi drodzy, lecimy do dalszych działań. Jadę do tej wyzywaczki, słuchajcie. Może nastanie tutaj w końcu cisza. Niech napcho tą dupę do końca. Owsa dostała, trawy dostała i teraz jak dostanie jeszcze siana, to będzie całkiem. Będzie stać i rzuć, i trawić. Jaruś, a ty dostajesz jakieś, kurde, brody? Jak? Ej, nie, ma krótszą tą brodę. Ktoś tu był i... Ej, o co tu chodzi? Jarusiowi ktoś brodę chyba uciął. Widzicie, że mają krótszą? Wygląda stara jak kawaler. Ej, no pa goście, jak on wygląda. To jest Jaruś w ogóle? Chciałem powiedzieć, że masz inną tą brodę. Ale no masz ją naprawdę krótszą. Ja, słuchajcie, nieraz widziałem, że inna koza, jakaś samica, mu tą kozę gryzła. Tak się ocierała o jego osikane te wszystkie rewiry.
I tę brodę mu tak żuła, żuła. Normalnie inna kobieta ci brodę zeżarła. Inna koza, w sensie, ja pierdziele nie. Czy mnie przestanie tutaj to wszystko zaskakiwać? Chyba nie. Codziennie, słuchajcie, ja tu przychodzę, to jestem rozwalony psychicznie tym wszystkim, co tu się dzieje. I niekiedy jest śmiesznie, i niekiedy tragicznie. Ja pierdziele, Jaruś, koza ci brodę zeżarła. No wyglądasz, jakbyś był 2 lata młodszy. Chłopie kochany, wyglądasz jak teraz jak taki szczeniak. No ble, ble. Jak ty wyglądasz, chłopcze kochany? Czekaj, wjeżdżam no. Wjeżdżam tu. I proszę mi święty spokój dać. Nie próbuj się zaklinować pomiędzy wózek a wejście. Tyń już skacze do wózka. Trzymcie mnie. Zobacz. O to wam chodziło? O te siano, nie? Bez którego żyć nie możecie. A wczoraj dostały 3 wózki takiego siana. I jeszcze bręczały, i jeszcze meczały. Jasny gwint. No dobra. Jaruś, naprawdę jestem w szoku. Już pierwsza moja myśl była taka, że się w pastuchach gdzieś zaplątał. Ale pastuch nie jest na tyle mocny, żeby ci upalić tą brodę. No, co za gość, jak go śmiesznie wygląda. Przecież tyle kłaków mu brakuje. Ja pierdzielę. Ej, dobra, czekajcie, ja wam to jeszcze trochę rozwalę tu po szerokości, żeby inne kozie jednostki mogły sobie dosięgnąć, żebyście się tak nie kłócili. I idę, słuchajcie, te obiecane flośki moćki dać ptakom, kaczkom, gęsiom i tak dalej. Jaruś, rozwaliłeś system. Idę, słuchajcie, zmierzam tam do ptasiorów, ale chcę wam pokazać, jak słodko świnki śpią, wszystko zjadły, kury trochę po nich poprawiają. Czekajcie, tak wejdę, mam nadzieję, że one się nie zerwą, nie spłoszą. Patrzcie, jak te wszystkie mamusie leżą razem na kupie, a pomiędzy nimi świnki. No, zerwały się. A kto tu przyszedł? Łotr? Złodziej? Bandyta? Czy wasz dobrodziej, karmiciel? Co? Chyba bandyta. No, pokaż no. Ale nie denerwujcie się, bo nakręcacie się jedna drugą. Kurde, widzicie, świnie to są takie statne zwierzęta obronne. One razem się tymi małymi zajmują, opiekują i razem jeszcze by się na człowieka rzuciły i go poćwiartowały. Matko bosko, dobra, idziemy do ptasiorów. Ale śmieszne. Ale to było śmieszne, kaczka. Naprawdę. Dobra. Patrzcie, co tu się dzieje, jaki zlot tutaj się utwarza, ale coś mi się tych ptaków mało wydaje. Kurde, idę jeszcze zobaczyć, czy nie ma ich więcej tam z tyłu, bo to jest po prostu coś nie tak. Coś jest nie tak. Halo! Tu są 3 kury, 4, 5. Łażą tam, słuchajcie, po całym terenie. Tam jeszcze coś chodzi, u świń coś się kręci. No to z 10 kur może by się jeszcze tu dozbierało, a kto wie, czy tam dalej nie poszło, one tam dalej jeszcze potrafią pójść. Dobra, idziemy luknąć, jak one sobie tutaj radzą, moi drodzy. Zajrzymy może bliżej do tego gęsiego dzioba, albo do kaczego chociaż. Do kaczego. Boi się, patrzy cyklop na nią, z jednym okiem w ręce. Oni myślą, że to jest wąż, co ma jedno oko. Ta moja ręka. Ja pierdacze. Ej, halo. Kury już gryziesz? Uspokój się, myszka. To nie jest dla ciebie jedzenie. Idź mi stąd. Idź. No i biegnie z tym podkulonym ogonkiem. Nie wie, gdzie biec. Już z powrotem wraca. Już liczy, że człowiek jej przebaczy. Kulka mięsa jakaś tu ci się pokulała akurat pod pyszczek. O, to ci chodziło chyba, tak? Dobra, fajno. Kurde, ale biada wam, jak będziecie mi tutaj zagryzać kury. Świnkę żeście zagryzły. I ostatnio kurę też. Kurde, no gdzieś tam wleciała skądś ta mała świnka. Czy jak ten pies tam wszedł? Kurde, no. Nie wiem, ej, no tędy by ta świnka nie wyszła. I tutaj wydaje mi się, że też nie. Kurczę, no naprawdę ciężko stwierdzić. On tu już jest rozebrany ten płot, bo wcześniej świnie tutaj wypuszczałem, ale patrzcie, no tu nigdzie by ta świnka nie wyszła. Także nie wiem naprawdę, co to się wydarzyło. No trudno, jednej świnki małej mniej i teraz już powinno być wszystko okej. Pieski, wy tu miałyście pilnować, a nie kurde konkurencją być dla tych ptasiorów. Jobos,
wezmę pod tresurę. Dobra, indyki latają, przegrzebują to wszystko, przedziebują. Te kury, jakie łyse. Ten kogut, gdzie to jest w ogóle kogut? W tym stadzie jest jakiś kogut? Musi być ambitny chłopak, że takie doprowadził. Łapami im to wszystko wydrapał. Dobra, moi drodzy, ta karuzela śmiechu niechaj się kręci dalej. Może wypadałoby przeprosić, że taki odcinek bez żadnej roboty, może was przyzwyczaiłem do tych timelapsów, do tej muzyczki podłączonej do tego przyspieszonego tempa, że coś tutaj się dzieje, ale mam dużo roboty, słuchajcie, żeby tutaj przygotować w takich wiadrach, chcę przygotować temu komuś, kto się będzie opiekował jedzenia, wody, żeby nie musiał latać. Ja tu jeszcze tą osobę dzisiaj wezmę, wszystko wytłumaczę. To nie jest takie proste, nie? Jak ja tu jestem na co dzień, to ja wiem, o co chodzi, a ten ktoś nie jest tutaj, nie bywa tutaj, to nie ma pojęcia. Słuchajcie, zaczęliśmy zbiórkę na blachę, albo chociaż taki poliwęglan, ale blachę w podobnej cenie znalazłem, to można by zrobić blachę na stajenkę. Trzeba rozebrać tamte płyty OSB i zrobić blachę. Słuchajcie, to jest akcja dla wszystkich, którzy chcą się dorzucić i chcą przede wszystkim zdobyć takie nagrody. Ci, którzy nie chcą, dla których jest to obojętne, można już lecieć, coś następnego oglądać, bo teraz będą końcowe ogłoszenia parafialne. Do zdobycia są takie, słuchajcie, różne nagrody. Do tego są jeszcze pocztówki wypisane z pozdrowieniami z Koziołkowa. Patrz, faflot już indyka goni, czy co? Nie wiem. No, takie zestawy można porobić, na przykład magnesik. 10 takich naklejek. Breloczek i pocztówka wypisana, nie mam akurat tych pocztówek tutaj, no ale wiecie jak pocztówka wygląda, w kwocie 55 zł wysyłka po mojej stronie, kubki są za 50, w tym też jest wysyłka, fabrycznie nowy kubeczek do was przyjdzie kurierem czy do paczkomatu, jak wolicie, z różnymi, słuchajcie, bohaterami naszego serialu. Jakie zdjęcie chcecie, takie wam na kubeczku zrobię, nie ma żadnego problemu. Żeby zdobyć tabliczkę patronów i wystąpić w napisach końcowych na czas waszej subskrypcji, zapraszam na Patronite'a, tam macie kilka progów do wyboru. Link, słuchajcie, do tej zbiórki, do tej zrzutki jest w opisie tego vloga i jakoś stopniowo, pomalutku, powolutku będziemy sobie do tej zrzutki zbierać, aż się uzbiera, słuchajcie, i przed zimą jeszcze może uda nam się kupić tą blachę, ażeby Jarusiowi się ten dach na łeb nie zwalił. Ja, słuchajcie, zostawiam to podwórko w takim stanie, jak widać, ani nie będę tego bałaganu sprzątał, bo po co, jak ja przyjadę, to z tego wszystkiego będziemy coś tworzyć, budować, będziemy na recykling brać te wszystkie elementy drewniane, będziemy, słuchajcie, robić gołębnik, drzwi do woliery, co wam będę gadał, roboty jest od diaska, będziemy tutaj zwozić żwir i tak dalej, ładnie wyozdobimy jakąś tą wolierę w środku jakimiś patykami, gałęziami, sznurkami, takimi naturalnymi. No i tyle, i będziemy jeszcze budować przecież króliczarnię najprawdopodobniej tutaj, a powiem wam tak, ja będąc tam w tych Niemcach, a jadę do Augsburga, to słuchajcie, pójdę tam do zoo, nagram wam w zoo, nagram wam jakieś różne tereny, ciekawostki, zawsze to coś innego, jakieś oderwanie i sobie zobaczycie, jak człowiek spędził chwilę wolnego czasu. Tymczasem idę do domu, wziąć łyka wody, coś przegryźć i biorę się za dalszą robotę. Chcę, wiecie, te wszystkie wiadra, wózki pomyć, gdzieś to ustawić, wszystko przyszykować temu komuś, ażeby nie miał tu jeszcze bałaganu do sprzątania. Faflot, uwożę i no kura biegła z jakimś okrągłym klopsem, takie okrągłe klopsiki były w tej wyżerce. No i faflot jest zazdrosny. Kurka wodna. Ja zrobię w ogóle tym pieskom jakiś wybieg, słuchajcie. Nie wiem, czy czasami nie przerobię tego. Jakoś albo to rozbiorę, albo przerobię całkiem i fajny płocik tu postawię. Może taki z takich paneli metalowych i z jakimś lekkim fundamentem, żeby te pieski się nie podkopały i tutaj one będą miały swoją lokalizację, a Edziowi zrobimy osobny wybieg tam u świnek i on te wszystkie świnki będzie widział przez płoty i będzie na pewno mu z tym wszystkim lepiej. Moi drodzy, żegnam się z Państwem, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, dzwoneczkiem, ażeby dostawać powiadomienia, jak człowiek wróci, to na pewno Wam się jakieś powiadomienie pojawi, że wrócił i wrzucił nowy odcinek. Tym widokiem na tych ślundraków, debloków, żegnam się z Państwem i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Ja idę tam, chociaż nie widać nas, a ty chodź tutaj ze mną, opadnie mgła.
trudno, lecz teraz jest rzej. Wysyłam piątkę, mówię ci hej. To mazurskiej natury talent. Bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej. A teraz to mogę już tylko iść dalej.